Cześć, dzień dobry, pochwalony z tej strony Szalona Fratka. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Wiedźmina dwójkę. Teraz lecimy ten... Musimy znaleźć jakąś różę pamięci. Dobrze, że jesteś. Dobra. Dobrą broń na szczęście wyciągnął. Opok. I... Cyk. Przynajmniej trochę expa wejdzie. Przez te stworki, potworki. I to jest plus, moim zdaniem. No idź kuźwa, Trisa, nie się czaisz. No, okej. Tu nic nie ma. W poprzednim odcinku sobie ogarnęliśmy... Dobrze, że jesteś. Mamy tylko jedno zasadnicze pytanie. Jak ona to przed chwilą zrobiła? Wydaje mi się, że to tutaj. Wodospad, Menhir. Teraz powinniśmy iść drogą w górę. Już bardziej sobie elfy nie mogły skomplikować życia. Budować ogrody pośrodku lasu. Nie marudź. Już niedaleko. Dobra, idziemy. Cedric opowiedział mi piękną legendę o tym miejscu. Elfie legendy z reguły są piękne. Rzeczywistość wygląda znacznie gorzej. Wkrótce się przekonamy. No okej. Róża musi gdzieś tu być. Rozejrzę się. Eldan i Cimoril. Cedric mówi, że Cimoril przyćmiewała urodą nawet Franceskę Findaber, uważaną za najpiękniejszą kobietę świata. Cedric za dużo pije. On naprawdę ma dar widzenia. Gdyby tyle nie pił, mógłby się nauczyć go kontrolować. Cedric pije, bo nie chce mieć wizji. Tym akurat rozumiem go doskonale. O, spójrz, to para kochanków. Piękne. Tak. Nie rozumiem, jak elfy mogły się stać takie okrutne? Ten z blizną miał w sobie tyle nienawiści. Ludzie spalili ich miasta, wykarczowali lasy i przygnali do rezerwatów. Jorvet i jemu podobni zwyczajnie się mszczą. A nie wszystkie elfy są takie. Ciaran mówił, że chodzi o coś więcej. Myślisz, że w jego idealnym świecie znajdzie się miejsce dla ludzi? Przecież jesteśmy niemal tacy sami. Nie jesteśmy. Uczymy się od siebie od pokoleń. Ale wciąż pozostajemy inni. Smutne. Tak jak ten ogród. Smutny i piękny. Dobrze, że jesteś. No okej. Tris? Róża pamięci Cimoril. Legenda mówi, że bez kropli krwi róża umiera. Sprzedana również. Ale jeśli podarujesz ją kochanej osobie, wówczas nigdy nie zwiędnie. Ta jest dla ciebie. Oh, Geralt. Chcesz, by się zatrzymała? Jeśli legenda zawiera choć ziarno prawdy, róża przeżyje bez kilku płatków. Dziękuję. O tej rzeźbie mówiłem łysy. Państwo se nie przeszkadzają. Dostaniemy za nią tyle orenów, że na miesiąc zabawy w burdelu wystarczy. Albo i półtora. Skąd babsztyl ma tyle pieniędzy? Z defraudancji chyba, skoro kupują chałupę i stać ich jeszcze na rzeźby do ogrodu. Co w ogóle robi taki chordniczy? Nie dźwigniemy tego, kurwańska mać. W całości nie. Odłupniem nogi, potem łeb i po kolei na taczkę. Sam sobie łeb odłup, prostaku. Zamknij mordę, cipo. A jen!
Zabić ich! Odmieńczo! No to nieźle. Już by jak na za ciebie, Triss! Ojoj. A. Sith budowali takie kompleksy, zanim pierwsze ludzkie okręty wpłynęły do Delty Pontaru. Elfy posiadają wrażliwość, jakiej brak ludziom. Wygląda na to, że utknęliśmy. Aha. Musi być stąd jakieś wyjście. Mhm. Co się tak patrzysz? Mam coś na twarzy? Mhm. Co ci chodzi po głowie, Geralt? Kąpiel. Przydałaby ci się kąpiel. Tobie też. Wiedźmińska brzytwa. Leto. Lubi tu przychodzić. Po co tu stoimy? Przecież go nie ma. Idziemy! Dwan ukradli nam historię Eldana i Cymoril. Tak jak teraz kradną róże pamięci. Zrobili z niej ckliwą, pustą bajeczkę. Przystojny elf i prześliczna elfka żyli sobie w baśniowym lesie, aż tu nagle zjawił się ludzki książę na białym rumaku. Jeszcze przystojniejszy, bledy Dwan. Jednak my, Ensid, pamiętamy. Bezgraniczne oddanie, poświęcenie, pasja, namiętność. Legenda mówi, że w tych kamieniach zaklęto miłosne westchnienia kochanków. Słyszą je tylko zakochani. Gadające kamienie i śpiewające krzaki. Elfie kędożenie.
Mam przerąbane. Powinniśmy częściej chodzić na spacery. Przez chwilę zapomniałam o Flotsam, wiewiórkach, królobójcy i całym świecie. Co nie najlepiej świadczy o świecie. Potrzebuję trochę czasu, żeby przygotować zaklęcia. To może zająć nawet kilka dni. Jakie masz plany? Spotkam się z Jorvetem. Głupio by było, gdybyś dał się teraz zabić. Do czego zmierzasz? Niebawem odzyskasz pamięć. Spojrzysz na wszystko z innej perspektywy. Dowiemy się, co się stało z Yennefer. Mam rzucić to wszystko w cholerę? Powiedzieć Roszowi, miło było chłopie, ale ruszam w swoją stronę? Mógłbyś. Nic mu nie jesteś winien. Po prostu boję się, że wpakujesz się w coś, z czego nie wyjdziesz cało. Jorvet to stary lis, walczy z ludźmi od 100 lat. Ten Leto też nie jest zwykłym siepaczem. Aż strach pomyśleć, kto za nim stoi. To bagno, Geralt. Może cię wciągnąć, zanim się zorientujesz. Za późno. Chcę, żebyś wiedział, że jestem gotowa jechać z tobą na koniec świata ratować Yennefer, bo jestem to winna tobie i jej. Jestem gotowa rzucić dworskie życie, politykę, królobójców, wszystko. Mogę nawet mieszkać w Kaer Morhen. Wszystko zależy od ciebie. Triss. Pozwól mi dokończyć, bo drugi raz nie dam rady. Jeśli będziesz chciał odejść, zrozumiem. Nie wiem, co się stanie. Ale nie chcę cię stracić. Byłbym skończonym głupcem i niewdzięcznikiem. To miłe, dziękuję. Czy to znaczy, że zostawimy królobójców Roszowi i zajmiemy się własnymi sprawami? Chyba tak, masz rację. Nikomu nic nie jestem winien. Cieszę się, że zauważyłeś. To nie znaczy, że będę siedział bezczynnie. Złapię królobójcę, a ty i tak potrzebujesz czasu. Geralt, proszę, uważaj na siebie. Spotkam się z Zoltanem i pójdziemy do Jorveta. Przy odrobinie szczęścia schwytam królobójcę, a potem... Potem zajmiemy się własnym życiem. Doskonale. Pogadasz z Roszem? Zastanowię się nad tym. Okej. Co to w ogóle za książka? Lol. Powstające wspomnienia. To jest jakiś połączniak. Geralt? Geralt! O. A, tu jesteście. Wszystko w porządku? Przyjemnie tutaj. No, no, ładna piwnica. Nawet bardzo. Jak nas znalazłeś? Znajdowanie tych, których szukam, to moja specjalność. Zabierajmy się stąd. W lesie jest mnóstwo skojatel. Poczekaj, Vernon. Musimy porozmawiać. O czym? Za kilka dni zamierzam ruszyć w swoją stronę. Wracam na szlak. Niezależnie od wyników naszej misji. Co cię do tego skłoniło? Jest szansa, żebym odzyskał pamięć. To czemu nie rzucisz wszystkiego od razu? Bo Triss potrzebuje czasu na przygotowanie zaklęcia. Poddajesz się. A królobójca? Wiele osób wciąż myśli, że to ty nim jesteś. Nic mnie to nie obchodzi. Mam rozumieć, że chcesz puścić mordercę, którego zapędziliśmy w ślepy zaułek? Nie chcę. Jak powiedziałem, nie wyjeżdżam od razu. Złapię dla ciebie królobójcę. Nazywa się Leto. Wiem nawet, jak to zrobić. Jak? Nie spodoba ci się to. Mój plan wymaga współpracy ze Skojatel. Wełbie ci się pochędożyło. To Trisna opowiadała ci tych bzdur? Niebawem dostaniesz królobójcę w swoje ręce. Dam ci go. Albo jego głowę. A ty oczyścisz mnie z zarzutów i pozwolisz odejść w swoją stronę. I co jeszcze? Może mam wyściskać Jorveta w podzięce? Jorvet to nie mój problem. Nie jestem łowcą elfów, nigdy nie byłem i nie zamierzam zostać. Widzę, że już podjąłeś decyzję. Ale obaj wiemy, kto tu się zachowuje jak kutas. No dobra. Jak ci się mieszka z żołnierzami Rosza? No, wybornie. Dobra, to już z tą gadaliśmy, Triss. Teraz stąd trzeba wyjść. Przesuń się, Rosz. I gdzie musimy się udać?
Serio do miasta? Boże chryse, to trochę zajmę. Dobra, tutaj wam zrobię chwilowe cięcie i zaraz do was wrócę. No okej, okay, jestem już po cięciu. Dzień dobry. Dobra. Musimy teraz zagadać do Zoltana. Jaskier. Patrzaj te ludzie! Cud. Jakieś wieści? Triss wywęszyła coś. Podobno na barce są ważni jeńcy. Wiewiórki. Co robisz na tym zadupiu? Znaczy, teraz? Szlifuję kamienie dla Shili de Tancarvin. Precyzyjna robota, ale dobrze płatna. Biżuteria? A gdzie tam? Czarodziejka konstruuje jakieś magiczne ustrojstwo. Całe dnie wpatruje się w to jak sroka w gnat, ale chyba bez rezultatów. Raz tak się rozzłościła, że cisnęła wazonem o ścianę. Temperamencik w tych czarodziejkach, mówię ci, nie byle jaki. Rozmawiałem z komendantem. Nie ludzie mogą mieć problemy. Skurwiel tylko czeka na jakiś pretekst. Wystarczy jedna prowokacja ze strony Jorveta, by kazał nas zaatakować. Skąd wiesz? Usłyszałem przypadkiem. Lazł kiedyś po nocy przez port i gadał do siebie. Pijany jak troll, śmierdział też podobnie. Mówił o porządkach i świecie tylko dla ludzi. Śmiał się i rzucał przekleństwa w stronę więziennej barki. Ta gnida coś knuje. Jorvet to chyba wyczuwa, stara się nie prowokować Loredo, tyle że jego skojatel mogą mieć inne zdanie, no i słabsze nerwy. Zoltan, mam do ciebie prośbę. Dla ciebie wszystko! Słyszałem, że znasz okolicznych skojatel. Chodzi ci o to, co jakiś fiucio wykrzyczał na rynku. Muszę się dostać do Jorveta. Wiesz, nie myśl sobie, że ze skojatel jestem za pan brat. Jorvet mnie nie cierpi. Dlaczego chcesz się z nim widzieć? On wie, gdzie jest królobójca. Jorvet? Przecież to zwykły rzezimiech jest. No, ale dobra. Nie ma co siedzieć na życi. Chodźmy, opowiesz mi wszystko po drodze. No okej. Okay. Prowadź, Zoltan. Kto ci w ogóle powiedział, że mam kontakty ze Skojatel? Loredo. Kutas. A, za to chciał cię powiesić. Za konszachty z wiewiórkami. Jakie rwał jego mać konszachty? Spotkałem paru, owszem. Ale żeby od razu konszachty? Co wiesz o ich dowódcy? Mówią, że Jorvet jest szaleńcem, ale Skojatel słuchają go jak matki. Wie, skurwiel, czego chce. Mam nadzieję, że mi powie. Powiem ci z dwojga złego. Loredo jest większy, kutas. Bo chciał cię powiesić? Podburza mieszkańców przeciwko nieludziom. Chodzą słuchy, że kombinuje z królestwem Kedwen. To bez sensu. Na co liczy? Jak to na co? Kedwen chętnie przyłączy kolejne ziemie i nada Loredo przywileje. Chodź, przed nami jeszcze kawał drogi. No okej. Długo by opowiadać. Zasrane to życie. Chodź, Zoltanik. Nie mamy całego dnia. Długo by opowiadać. Zasrane to życie. No. Znowu potwarki, Bedo. Zemrzycie. Musimy wejść głębiej w las. Mam nadzieję, że nie zmienili hasła. Hasła? W co ty grasz, Zoltan? Przecież wiesz, że możesz mi zaufać. Wiem, ale... Skojatel zaproponowali mi dowództwo jednego komando. Więcej nas matka nie miała. Kolejne. Ścierstwo pieprzony. Pęcisku. Złe, niedobre. Psik mnie stąd. Dziękuję. Dobra, Zoltanie, idziemy. Nic dziwnego, że Loredo chciał cię powiesić. Ale go kurwa nie przyjąłem. Jesteśmy na miejscu. Tu się z nimi spotykałem.
Wiem. Celują do nas z łuków. Co? Nie, to no, Geralt, wiem, że jesteś czujny jak żuraf, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. Ale komu? Pospiesz się. Ja pier... Kierkegaard! Nie zrzyj się. Czego tu szukacie? Odzew! Heidegger. Zadałem pytanie. Prowadź do Jorveta. Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Ale Jorvet nie chce z wami rozmawiać. Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? Na drzewie siedzi jeszcze czterech. Skąd wiesz? Słyszę oddechy. Jeden z nich jest chory albo zażył w fistech. Skąd wiesz? Bo sapie jak tur. I co? Zmiękły elfie fujarki? Chcemy tylko porozmawiać z Jorvetem. Czekajcie na polanie. Wiesz, gdzie krasnoludzie. Przekażemy informacje Jorvetowi. A przekazujcie sobie! Geralt, idziemy. Wiem, co sobie wykombinowali. Byłem tam raz. O czym ty gadasz? To miejsce to leże potwora. Wielkiego kurwiego syna z muszlą na plecach. Krabopająk w tych okolicach? Niemożliwe. Nie wiem, jak się to nazywa, ale wiem, że jest straszne. Wpuścili nas w pułapkę. Trudno. Idziemy. No, Zoltan, prowadź. No. Widziałem, przypadkiem nie wpadła. Zanim po nieszczęście. Moje szczęście do pułapek równa się ten. Równa się kropnięcie, nie? Jesteśmy na miejscu. To świństwo grasuje tam na dole. Dokładnie tam, gdzie mamy czekać na Jorveta. Nie inaczej. Co robimy? Dawno nie walczyłem z krabopająkiem. A ja rwał jego mać jeszcze nigdy. I wcale nie żałuję. Poczekaj na mnie. A ty co? Masz mnie za jakiegoś miękkiego kutasa? No i fajnie. Zabij krabopająka. A coś się zacznie ciekawie. Nie ukrywając. No, zeskakuj. O tym miejscu mówiły elfy. To, co się zbliża, na pewno nie jest elfem. No, czas na ciebie, Geralt. Potwory to nie moja specjalność. Za stary na to jestem. Dobra. Erdan? Cyk. No, zobaczcie. Pierdzielaj, Zoltan. Proszę cię. Teraz zażywa się. No chodź. Teraz cyk. Igni. Weź gin, proszę cię. Gin, proszę cię. Zadowolona będę, jak już będziesz... O, dobra. Tych dwójeczka. Piękne przedstawienie, Gwynblade. Zastanawia mnie tylko, po co zadawać sobie tyle trudu, skoro na końcu czeka nierówna walka i pewna śmierć. Mógłbym zapytać cię o to samo. Czego ode mnie chcesz, Vatgern? Mów szybko, zanim zabiję was obu.
Leto cię zdradził. Chciał dogadać się z twoim towarzyszem, Ciaranem. Ciaran Ep Esnilien nie żyje. Jego wojownicy zginęli w zasadce 2 tygodnie temu. Kłamstwo ma krótkie nogi, Gwynblade. Żyje. Jest na barce ranny, ale żywy. Sprzeciwił się Leto. Jego oddział zapłacił za to najwyższą cenę. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, Dwan zginie. Ale samo słowo nie wystarczy. Czego ty w ogóle chcesz, Jorvet? Nie zrozumiesz. Chowasz się po lasach, mordujesz zbieraczy chrustu, żywisz się korzonkami. Robię to, co muszę. Gdy widzi się cel na końcu drogi, można wytrzymać naprawdę dużo. A twoja droga? Co czeka na jej końcu? A co cię to obchodzi? Eseat Vatgerd, masz wszystko Epars. Nie wszystko mam Epars. Moje życie zależy teraz od twojego widzimisię. Dlatego jestem ciekaw. Powiem ci tyle. Dwaj królowie, którzy zginęli, to dwa kurwie syny, które podpisałyby wyrok na własne dzieci, by zachować władzę. Ale na wschodzie jest ktoś, kto zasługuje na koronę. A więc najemny morderca okazał się zdrajcą. Na razie mamy jego słowo przeciw twojemu. Kim on jest, że tak mu ufasz? Dwan, który załatwia brudne sprawki z Coyatel? Jest kimś, kto był gotów zrobić, co należało. Kimś, kto dowiódł, że nikt nie jest nietykalny. To co, wciąż ufasz temu zabójcy? Jeśli mnie okłamujesz. Jeśli kłamie, to Ciaran też. Sprawdzimy to. Zobaczymy, co Leto odpowie na twoje rewelacje. Gdzie on jest? Ruiny Calmeued. Nie wiem, czego tam szuka, ale lubi to miejsce. Komando będzie nas osłaniać. Gotowy? Dlaczego chciałeś śmierci Foltesta? Porzućmy pozory. Foltest był rasistą. Pozwalałby w Temerii prześladowano starsze rasy. Był jak inni Dwan, ale jego śmierć znaczy dużo więcej. Mordujesz mieszkańców Flotsam. Zapominasz, że żyją wśród nich elfy i krasnoludy. Co to za życie? Odebrano im szacunek do samych siebie. Żyją i umierają według ludzkich praw. Są bardziej Dwan niż ty, Geralt. Spotkajmy się na miejscu. Muszę się przygotować. Wafair, Gwynblade. Tylko nie próbuj nic kombinować. Bo co, bo mnie uszczelisz? Z tobą, to i wrócę z tobą. Nie, Zoltan. Twoja obecność tylko wzbudzi podejrzenia. Twoja wola. Tylko nie daj się zaszlachtować. Dobra, jestem po cięciu. Teraz się na szybko przygotuję. Pić eliksirów. To jest toksyczność, kot... Albo wiecie co? Bo nie wiem, czy tu będzie ta pierdzielanka, czy co? Ale chyba raczej tu będzie ta pierdzielanka. Zainscenizujmy coś. Powiesz Leto, że złapałeś mnie i oddajesz w jego ręce. A ty? Będę bez broni, ze związanymi rękoma. Jeśli mówisz prawdę, jego reakcja to potwierdzi. Nie ufam ci oczywiście. Moi ludzie będą mnie osłaniać. Rozumiem. Nie rozumiesz. Jeśli zrobisz coś głupiego, posmarują ci twarz miodem i wsadzą w mrowisko. A ty będziesz wył tak głośno, że usłyszą cię nawet jeźdźcy burzy. Moglibyśmy po prostu kazać Leto się przyznać. Alt Fael, moen irit ten werde. Nie siłą, lecz śmiałością zdobywaj? Właśnie. Skojatel nas obserwują. Pamiętaj, jeden niewłaściwy ruch i jesteś trupem. No okej. Oho, Leto. Ale klot. Co to ma znaczyć? Co on tutaj robi? Przyszedłem negocjować. Jorvet, lis puszczy. Dał się wreszcie złapać.
Nie doceniłem cię. Powiedz mi, kim jesteś? Naprawdę nic nie pamiętasz? Mam dosyć tego pytania. A ja bałem się, że właśnie ty pokrzyżujesz nam szyki. Jestem Leto z Gulety. Królobójca. Dość żartów. Uwolnij mnie. Powiedz mi, dla kogo naprawdę pracujesz. A elf będzie twój. Pracujemy dla samych siebie. My? Królobójcy. Demavent, Foltest. Kto jeszcze? Kim wy do diabła jesteście? Spotkaliśmy się już kiedyś, Geralt. Pamiętasz? Nie, kurwa, nie pamiętam. Ja nigdy nie zapomnę. Uratowałeś mi życie, Biały Wilku. Walczyliśmy ramię w ramię. A teraz skrzyżujemy miecze. Nie doszłoby do tego, gdybym wcześniej zabił Jorveta. Serit i Egan utopią się we własnej krwi. Nie sądzę. Zanim Skojatel w Dolinie Pontaru zorientują się, że nie żyjesz, moi ludzie wykonają zadanie. Serit i Egan, co to za jedni? Królobójcy, którym Skojatel pomagają w Dolinie Pontaru. Dobra. Teraz pytanie, czy wyciągnie miecz, czy nie musi walczyć? To nie musi się tak skończyć. Mów. Dość tej farsy. Vedraj, Enle! W co ty grasz? W grę, którą przegrałeś. Daj mi miecz! Dobra, rosz. Cyk w ścianę i tyle! Dobra, nie założą. Muszę cię zabić. Spróbuj. Nie jestem królem. Dobra. Szkoda, że stoimy po przeciwnych stronach. Ała. Widzę, że nie zapomniałeś, jak się walczy. No nie zapomniałam. Jezus Maria! Myślał, że to ja zabiłem Foltesta. Było się nie bawić żołnierza. No po prostu trzeba cię zaspamić, żebyś się praktycznie nie mógł ruszyć. Dlaczego Wiedźmin zabija król? Byłem Wiedźmin. Dawno temu. Więc teraz jesteś tajemnym zbierem. Dobra. Mówiłem, że będzie łatwiej niż to. Po prostu trzeba zespamić. Powinieneś się poddać, gdy miałeś okazję. Dobrze walczysz, chociaż nie tak jak kiedyś. Mięśnie pamiętają. Dziki Gon nie mógł ci tego odebrać. Wystarczy wiedźmin i kilka elfów, żeby zabić króla? Nie masz pojęcia, ile osób było gotowych nam pomóc. Naiwniak, zdradzam cię. Czas Jorveta się kończy. Inni zostaną osądzeni i skazani za rozpętanie chaosu. Więc dlaczego? Byłeś jednym z nas, Geralt. Uratowałeś mnie. Teraz jesteśmy kwita. Twoja wiedźma zna się na czarach. Jak myślisz, da radę teleportować mnie do Edirn? Jak będzie grzeczna, nie zrobię jej krzywdy. Znajdę cię. W takim razie do zobaczenia w Edirn. Wreszcie się ocknąłeś. Gdzie królobójca? Uciekł. A Jorvet? Moi ludzie zabrali go do Flotsam. Królobójca może chcieć go odbić. Wątpię, on chce Triss. Triss? Dlaczego? Skłóciłem go z elfami. Teraz nie może podróżować przez lasy, ale o tym później. Muszę znaleźć Triss. W takim razie za mną.
Teraz, gdy mamy Jorvetha, wszystko się zmieni. Dobra. Tylko pytanie, gdzie on jest? Tu jest? Nie. To był chyba człowiek. Chyba tak, ale nie. I dam sobie ręką odciąć. Dobra, poczekaj. 14:21. To nie jest źle. No, tam. A! No. Lepsze masz teraz. No dobra. Przynajmniej sobie ten. Ogarnęłam lepsze mieczyki. Dobra, tu wam już skończę odcinek, więc dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka i bojo. Chciałabym polecić wam Kinguin. Królestwo gier i oprogramowania. Wszystkie gry, wszystkie platformy. Kinguin ma coś dla każdego. Gry na PC, konsolowe hity i więcej. Nie tylko gry, oprogramowanie dla grafików, programistów i pasjonatów kreatywności. Świąteczne okazje. Od Sylwestra do Bożego Narodzenia. Zniżki, promocje i idealne prezenty. Bezpieczne transakcje, klucze do gier sprawdzone, zakupy bezpieczne, dołącz do światowej społeczności graczy, dziel się, uczestnicz i odkrywaj. Wejdź na Kinguin przez mój reflink, odkryj świat gier i oprogramowania. Link do Kinguin w opisie, jak i w przypiętym komentarzu. Dzięki, że jesteś ze mną. Życzę dobrych i udanych zakupów na Kinguin.